Jarosław Strand, żywa legenda sportu gołębiarskiego. Niewielu jest hodowców gołębi pocztowych na świecie, którzy mogą pochwalić się tak wspaniałym życiorysem. Wielka miłość do gołębi i predyspozycje osobowe sprawiły, że nasz rozmówca stał się ikoną sportu gołębiarskiego w Czechach i w całej Europie. Jak to zwykle bywa, o jego życiu zadecydował przypadek. Dzięki znajomości z Bertą van Bruijn z Ruzel drzwi do najlepszych hodowli w Belgii i Holandii zostały dla niego otwarte. W latach 1991 do 2017 odwiedził osobiście 66 hodowli w Belgii i 38 hodowli w Holandii, a były to hodowle topowe, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii światowego gołębiarstwa. Wiele z odwiedzanych wtedy hodowli w obecnym czasie już nie istnieje, ale w dalszym ciągu gołębie tych hodowców są pożądane przez większość hodowców gołębi pocztowych. Prezentujemy teraz kilka pamiątkowych zdjęć z albumu Jarosława. Zaprezentowanie wszystkich z powodu ich wielkiej ilości jest po prostu niemożliwe. Musimy tu zaznaczyć, bo jest to bardzo istotne, że Jarosław rozpoczął swoje wyjazdy początkiem lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to podróżowanie po Europie nie było takie łatwe jak obecnie. Również przelicznik walutowy był bardzo niekorzystny dla ludzi zza tak zwanej żelaznej kurtyny. Jarosław dzięki znajomości kilku języków bowiem przez większość życia pracował jako dyrektor urzędu celnego na granicy Czech z Austrią oraz przyjaznemu charakterowi zagościł w wielu wyśmienitych hodowlach. Mamy to szczęście, że nasz rozmówca posiadał już wtedy kamerę wideo, kupioną, jak się nam przyznał, tylko do tego celu i nagrał te wizyty. My z przyjemnością udostępniamy te prywatne nagrania szerszemu gronu hodowców.
Dowodem licznych podróży są również książki i katalogi, które piętrzą się w domu Jarosława. Posiada on kolekcję tak zwanych białych kruków, o których istnieniu sami nie mieliśmy pojęcia. Znajdziemy tu przykładowo grubą książkę o sporcie gołębiarskim z lat 80. przełożoną na język chiński. Zachodni hodowcy już wtedy czuli wielkie zainteresowanie chińskich hodowców gołębiami z zachodniej Europy. Zainteresowanie to trwa nadal i europejskie gołębie w Chinach osiągają zawrotne ceny. Książka ta jest bardzo cenna, bowiem opatrzona jest dedykacją od znanego hodowcy Jana Hausola z Eppen. Kolejnym białym krukiem jest bez wątpienia katalog z ostatniej licytacji gołębi Josa van Limpta, zwanego de Klakiem, który był ambasadorem gołębi jansenowskich. Dla Jarosława hodowla gołębi pocztowych jest całym światem i zgromadził w swoich zbiorach mnóstwo książek, filmów i publikacji. Wiele tych rzeczy zakupił, lecz wiele też dostał w prezencie od swoich przyjaciół z Zachodu. Do najbardziej spektakularnych wizyt Jarosława możemy zaliczyć wielokrotne odwiedziny u słynnych braci Jansen w Arendong. Trzeba tu dodać, że były to wizyty bardzo przyjacielskie, bowiem wspomniana wcześniej Bertha van Brunn opiekowała się braćmi Jansen, którzy byli już w bardzo podeszłym wieku. Jak wszyscy dobrze wiemy, gołębie braci Jansen dzięki ich fenomenalnym zdolnościom hodowlanym stały się protoplastami wielu wybitnych europejskich hodowli i ich wkład w światowy sport gołębiarski. Nagrania Jarosława są unikatowe. Takich filmów z braćmi Jansen nie widzieliśmy nigdy dotąd. Bracia Jansen już za życia byli bardzo rozpoznawalni i hodowcy z całego świata pragnęli zawitać do ich gołębników. Nie było to jednak sprawą prostą. Co najwyżej zgadzano się na zrobienie pamiątkowego zdjęcia, o dłuższej rozmowie czy też wizycie w gołębniku nie było mowy. Jednak Jarosław dzięki Bercie de Bruin zaskarbił sobie przychylność tych hodowców i jego wizyty były wyjątkowe. Zarówno Bertha, jak i jej brat i ojciec hodowali gołębie i wiele oryginalnych ptaków od braci Jansen znajdowało się na ich gołębnikach. Siłą rzeczy i do gołębnika Jarosława przeprowadziło się wiele wspaniałych ptaków z tej linii hodowlanej. Do dzisiaj są one podstawą jego hodowli, chociaż z biegiem lat zagościły na jego gołębniku ptaki z innych wybitnych hodowli. Jarosław Stant poznał wielu wybitnych belgijskich hodowców i pomagał im w sprzedaży gołębi. Został uznany za najlepszego licytatora gołębi w Europie. Zresztą zobaczmy sami oryginalne nagranie z licytacji, jaką przeprowadził nasz rozmówca.
Bohdal a Holubníky na úrovni, to je opravdu špica bavorská, Hans Hirn. Myslím si, že stojí za vaši pozornost se věnovat tomuto holouběti, originál německý holub z Bavorska, Hanse Hirna. A osobně si myslím, že za 1000 korun je to fakt zadarmo. 1000 korun na toho Hirna. Kto má zájem? Vidím. 1000 korun. Po druhé. 1000, no jedno sto, 200. 200 jsem viděl. 1200 poprvé. 1200 po druhé. Přidá se někdo? Ano, za rohem. Vidíte? Já říkám, kurník, pojďte přede mě. Ne, oni si stupnou za roh. 1300, ano. 1300 jsem viděl, co? 400, 500. 500, 600, 1600, 1600 poprvé, 1600 po druhé, 1700, 700, 800, 900, 2000, 2000 jsem viděl, 21, 21, 21, 22, 23, 2300, 2300 jsem viděl, 2400, 2400 po druhé a pravá strana 2500, to je 100 euro. 2500 poprvé, 2500 po druhé a 2500 po třetí. 1000 korun na toho Kubáčka, 2000 na toho Kubáčka. Vidíte to? To je ono. 2000 korun, 2000 korun základ, 2000 korun poprvé, 2000 korun 21, 21, 21 jsem viděl, 22, 22, 22, 22 jsem viděl, 2200, 2200 po druhé, 2300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, drží, 3000. 3000 poprvé, 3000 po druhé, 3000 po druhé jsem říkal a 3000 co? 3000 jedno, 100, 100, 200, 3200, 3200 po druhé a 3200, 200, 300, 3400, 3400, 3400 po prvé, 3400 po druhé, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 5000, 5000, tu máme poslední nabídku, hop, 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 5000, 100, 200, 200, 200 jsem viděl, 5200, 5200 poprvé, 5300, 5300, 5300 po druhé a 5300, 5300 po druhé, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5800, poslední nabídka 900. Půjdeme na 6000. 6000. Horná a dolná Súča. 6000 poprvé, 6000 po druhé, 6000 jedno sto. Co říkají Súčani? 6000 jedno sto, 6200, 6300, 6300 po druhé, pleskáme, je to finále. 6300 po druhé a 6400, 6500, 6600, 6700, 6700 po druhé a 6700 po druhé a 6700 po druhé a 6700 po třetí. Děkuju. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem umiejętności Jarosława. Dzięki jego licznym podróżom i wielu licytacjom jest postacią znaną w całej Europie. Wczesną wiosną 2023 roku udajemy się do Czech na Morawy. To właśnie tutaj, w niewielkiej miejscowości Rohatec w powiecie chodonińskim, mieszka nasz wspaniały rozmówca. Mimo upływu lat jego hodowla jest wciąż na bardzo wysokim poziomie, a wyselekcjonowane stado ptaków daje naszemu hodowcy mnóstwo zadowolenia. Na wąskiej, ale bardzo długiej działce zostały wbudowane funkcjonalne gołębniki, których projekt został starannie przemyślany. Podczas naszej wizyty pragniemy bliżej poznać hodowlę Jarosława i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat prowadzenia jego gołębi. Postanowiliśmy zostawić oryginalne wypowiedzi Jarosława, bowiem mówi on nieźle po polsku. Jestem przed moim gołębnikiem lotowym, bo ten gołębnik był wybudowany w roku 1994 w
w tej dobie był bardzo moderny. Teraz już by ho zrobił trochę inaczej, ale ma 4 oddziały, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D i wolieru i na wdowice. Powszechnie ma 44 budynków i kapacita jest około 40 samców i 40 samiczek. Lotuję systemem totalnego wdowieństwa i to jak samcami, tak samiczkami. Teraz my w sezonie przed lotami, a mamy sezonu, gdzie mamy już pierwsze mlutki naobrączkowane, to uvidíte w tych oddziałach jednotliwych, mamy przed obrączkowaniem i powszechnie nechávam po jednom mlutkowi, ty slabsze dávam pryč i nechám tylko ty po najlepszych podsadzam. W sumie mam, jak jsem już gadal, około 44 samców, lebo 40 i samičky mam extra. Lotuję to metodą totalnego wdowieństwa i jak samičkami, tak samcami. Bo mam taki bardzo dobry system, że samičky lotują jeszcze lepiej niż samci. To wszystko wam pokażę. Także to jest tak tylko na początek tego naszego gadania. Jak wygląda twój system lotowania? System lotowania jest totalne wdowieństwo i pierwszy raz wypuszczaję samiczki. Około pół godziny aż godziną podle sytuacji lotują na flagu. Flag jest na górze i lotują samiczki do powietrza. I w tej chwili, jak polotuję, dam do czwartego, do oddziału D, dam samce za ciemnym i samiczki naskakają tam, do jutra, na swoje miejsca. I potem wypuszczam samce, też około godziny lotują, trenują, nie? Na flagu. Jak polotuję, dam dole flag i jest trening gotowy. Przed lotem pokazują samiczki do samców, jako do budynków. Jak długo ich pokazujesz? Podle tego, jak długo pokazują, podle tego, jaki jest krótki nebo delší lot. Na krótki, w tej chwili, než ich pozbieram do koszów, to jest 10 minut, 15 minut, lotuję około 30-40 sztyk na lot. Niektóre młode samiczki niecham w domu, aby byli możliwość ich dać, jakby się jakaś samiczka straciła. Także dam tu roczną samiczkę, tomu samcowi pokażę. Nie? No i samci lotuję też. Bo samci, ale samiczki lepiej, bo mają taką pomyślność, że mam ich ekstra w tym oddzieleniu, a nie mają możliwości separować między sobą, jako lesby, nie lesbicku lasku. To, co robisz, żeby się nie łączyły między sobą? Mam specjalnie siedziolka, które uvidzicie w tym oddziału. Teraz my w oddziału za samiczki, wdowice i ten system tu, co widzicie, ty siedziołka przepulene, widzim, to co miał u jednego, widział u takiego amatera w Belgii, który bardzo dobrze lotował ze samiczkami i dlatego sam si to zrobił nieco coś takiego dobrego. I mam nadzieję, że teraz widzicie, że dole jest karma. I to se dá po karmeniu, idú samičky dopředu i to se zadělá a na nocku idú do svých oddiavů i neparujú se jak lesby. To je ten hlavný systém. Bardzo funguje dobře. Celou sezonu lotovu udržím ty samičky bez lesbické lásky. Plus minus. Ty wdowice, które nie lotują 4-5 rocznych nahradnych samiczek, ty już się nie zaczynają parować. Już mają lesbicką lasku, już tu hukają po rohach. Ale samiczki lotowe, dobre samiczki są fajne. Jak samiczki polotują, dostaną żrodlo, pokarmią się i potem idą sem, dostaną tu tylko pojnik. Dám tu pojník.
i celý den jsou tady na povětřu. Na žrodlo se otvoří, ile samíček, tyle lyžíček, tak jak ti gadal, dám sem i tam, rozumíš? No, tak. Jak to požeru, všecko, tak i tam dopředu, i to zamknu. A na věčor, jak polotuju, jdu tu. Tak wykonane cele dla samiczek sprawiają, że nie mają możliwości parowania się między sobą. Tu jest zrobione tak, aby się nie widzieli, ale powietrze idzie od samców, nie? A cały den są tu. A koleczko to ten isty system idzie i wieczór. A to jest ten system totalnego wdowiectwa, nie? Te treningi. Tutaj samiczki jak lotują okolo godziny na flak, idą tam, ale samci w tym oddział D, to jest oddział D, tu za mną zaciemnione. I jak polotują samiczki do jednej, oni szybko na bez żrodla muszą downiecz i potem wypuścim samcików. Tak, to się otworzy. Tyto drzwi, okno, tak, tak, 40 samców jest tu i tu wypuścimy ich i lotują samci na flak i samiczki idą tutaj na żrodlo. A jak wyglądają u ciebie loty treningowe? Treningowe loty mam 5 km, pierwszy lot, drugi 10 km Mutienice. Trzeci lot, Krumwisz, to jest około 25 km. I czwarty lot, piąty trening, szósty trening, mam Klobouky u Brna, to jest około 40 km. Trenuję samiczki i samce do kopii. A oni sadną na dach, mam zatworzone wloty i potem jak przyjedę, plus minus za 5, za 10 minut przyjedę do domu, puścim i rozdzielim ich. Zase samiczki ekstra. Tak, to jest trening. Jak długo przebywają razem gołębie po przylocie z lotu? Długo. To jest problem, bo niektóre samiczki mam, które ostawi w domie, tak mam w budynku zatworzone i muszę szybko otwierać, nie? Bo te samczyki przyletują, a niebo obracenie. Są samcy doma i samiczki przyletują, aby szli do kopii, nie? K sobie. Niecham 10 minut, pół godziny, podle toho, jaki był ciężki lot, jaka odległość lotu i potem dam ekstra zase w tej chwili. Opowiedz nam o historii tej flagi do trenowania. Ta historia tej flagi, którą widzicie tutaj, tak jest taka, że sem w głowie sem miał, jaki si kupim taki flag, bo sem miał taki stary jenom, tak sem kupił taką flagu z olimpijskimi znakami. I to była w mojej głowie taka pomyślność, że bych miał olimpijczyka. I to sem nie podarzyło. W roce 2017 sem miał olimpijczyka 0444 pilota, który reprezentował Czeską Republikę na Olimpiadzie Światowej w Brukseli. I ten olimpijczyk był sprzedany na Tajwan, na Pipa za 2400 euro. I ten flag jest taka pomyślność, że mnie k tomu jak się pomógł, ale to jest tylko taka pomyślność. Dużo szczęścia i bardzo dobre gołębie przyczyniają się do bardzo dobrych wyników w lotach. Jarosław, opowiedz nam teraz trochę o nich i pokaż nam swoje najlepsze lotniki. Brusel, 950 odległość. Pierwszy golem, pierwszy den, 19.36, 19.41, drugi den, 06.56, 90 punktów. 8 wkładany, 4 punktów, 2 ostały. Teraz wam przedkładam sezonu 2022 i tu widzicie listy konkursowe, oryginalne, tak jak lotują moje gołębie. To sam si zrobił taką tablicę i tu wszystko po prawdzie jak jest. Na przykład tu widzicie 3 ostały, nie? Pierwszy golem 9-11, 9-13, 14, 16, 17, 18 i tak dalej. Wkładał jestem 30 golębi, 7 mistrzów. I ile punktów, celkowie ile punktów. I tak,
Miestowoc kamienie jedna, te erb, te kamena, ile było odległość, ile było golębi wkładanych, 2000 i tak dalsze, i tak dalsze. A tu jest oryginalna lista z EKS. Poprawdzie, nie? Tak jest każdy lot, nie? No, tak. Cała sezona. Bo to musi być wszystko elegantne. Kloppenburg, Niemcy. Wkładał się do punktów 3. Pierwszy na odległości 767 km. 15.34, 16.32, 17.09. No. I tu na przykład, tu masz ten Sliwenec i tu masz Brusel, nie? Borken, o Borken. Popatrz, 800 km. Pierwszy, 14.17, 14.18, 14.21, 14.24. Pak była trochę pauza, 14.46, 47, 48. Nieskuteczny, dobry lot. I to jest syn Rambo. Bo Rambo, jego ojec, był bardzo wyborny lotnik, wynikający, a tento syn ma też w przeszłym roku 13 wkładan i 10 nagrod. Przyleciał pierwszy na mój golemnik z Brukselu. 19.41. To jest golem turbo, ten przyszedł z Bruksela. 951 km, też pierwszy dzień, jak drugi sad na golemnik. Wkładał się 8 golembi i 4 w konkursie. Trzeci był 6.056, a czwarty 9.10 do konkursu. Bardzo dobry lotnik Wonderboy. Każdy rok 6, 8, 10 konkursów. Baron. Baron, bardzo dobry lotnik. 30-25 numer brączki. Zaprezentuj nam swój gołębnik lotowy. Teraz my w oddziale A i tu mam, ja nie mam oddziali na krótkie, na średnie, wszystko mam za jedno, nie? A tu widzicie, mamy golembia Bingo na przykład, Szakal, Hurrikan, Pejki, Baron, Brutus, Skorpion, Sexy Boy ten ostał na jednym locie w przeszłym roku, także budynek jest prazdny. No. Tu jest typ A, jak jsem gadał, i tu mam za siebie, aby się nie pobił, mam tu wszystkie te budynki i numery tych golembi, nie? I mają zielone zalaczniki na nogach. Ja już widzę z lotu na dachu, do którego oddziału teamu A patrzy, nie? Ten golem. To jest też dobre, że się nie pomylim, nie? Na przykład tu Sexy Boy ten tu ostał, tu nie jest nic. I tak mam wszystkie oddziały. Pierwszy ma zalaczniki zielone, tam ma niebieskie, tam ma czerwione i tam ma żółte. Jak jest na lot nasażony samiec, tu samiczka czeka za tym, za mrzyżką. I potem jak przyleci, oddziałam, samiec tam wleci i posunę to tak do przodu. I niecham z polu 10 minut, 20 minut, pół godziny, jak jest ciężki lot, godzinę, dwie godziny, aby się tam milowali. Zadu są wentylacje jeszcze, z drugiej strony od saseda, wentylacje. Tutaj się reguluje wentylacja, nie? Tak. Tak się reguluje. Teraz się reguluje. Teraz mam otworzoną. W tej chwili dlatego, by słońce szło dole i wygrzewało golemnik, nie? Przez dach. Ale jak jest bardzo żarko, to zaciemnim, aby nie było tak żarko. Bo tady wielkie żarka, a 40 stopniów. A to nie jest dobre pro golembi, nie? Tak. Tu mam antenu. 70. Antenu. System Brigon. No. I tak wchodzi golembi, nie? Tutaj. I tutaj się zamknął. A jak który się spuździ, tak ostanę we sputniku, nie? Widzimy go, że się spuździł. No. I tu mam najlepsze golembie. Syn Rambo. To był bardzo dobry golem mój, bo ten golem mi ostał na jednym ciężkim lotu. Ale jego syn lotuje bardzo dobrze. Jest tu Erotikman, ten pójdzie do woliery. Jest tu Sexyman, Loving Boy, Sprinter, Samurai, Good Boy,
A tady je Wonderboy. Ten jest też bardzo dobry lotnik. I to powszechnie roczniaki tady. Jak karmisz gołębie lotowe? Jeśli chodzi o karmienie moich gołębi, gadamy o systemu karmienia, jak w tej chwili na rozplód. To mam tu karmu rozplodową, bo mam te już małe mlutki, ale ja, jak chodzi o loty, tak to karma Van Robay. Mam trzy sorty karmy Van Robay i to po pierwszy raz to Top Energy, potem Dynamic i potem mam dietu. Trzy karmy. I karmim do takichto każdego wdowca indywidualnie. Jedna lżyczka jutro i jedna lżyczka wieczorem. Tylko. Samiczki karmim tam, jak jsem pokazywał. Ile mam samiczek, ile dawam lżyczek do takiej blachówki. Na przykład mam 40 samiczek, 40 lżyczek i nic więcej, rano i wieczór. Jak się liczy, jak się jedna o loty, to dawam, po lotach dawam dietu, jak po przylotu dietu, a drugi den w poniedziałek albo w niedzielu, podle toho jak lotuję, dawam Top Energy i w środę, czwartek zmiana na Dynamic. I przed lotem też dieta. A czy na przykład oprócz tej karmy dajesz jakieś orzeszki albo inne rzeczy? Nie, nie dawam. Nic nie dajesz. Tylko karmę i... Top Energy, Dynamic, dieta od firmy Van Robay. A jakie preparaty stosujesz w sezonie lotowym? We wodzie elektrolity po przyletu. Elektrolit. Powszechnie mam wszystkie produkty od firmy anglickiej Aviform. Bardzo dobre zkušenosti mám s tím. Od firmy Aviform. To je elektrolit od firmy Aviform. Používám potom vitamíny Ultimate, probiotikum tež od firmy Multivitamíny i na drogy oddechové. Drogy oddechové dávám do vody jednu za 14 dní. A teď je najważniejsza rzecz, jednu za miesiąc dawam na trichomoniadę. Ale na przykład jak dbasz o zdrowie gołębi? Czy robisz jakieś badania, czy jakieś testy? No, czy tylko tak profilaktycznie? Profilaktycznie dawam badania jem u gołębi kot. Jak je kot dobry, tak gołębi zdrowie. Pucuję każdy dzień, jutro i wieczór. Pod wdowcami, jak mają dobry kot, tak jestem spokojny. Czym szczepisz gołębie? W tej chwili około 3-4 lata używam od firmy Pharmagal Nitra też wakcynację PH, paramyxovirus, herpes wirus a adenovirus i potem RP, rotavirus a parabixovirus. Bardzo ładne szczepienki, dobre i je trzeba to używać tak. Na przykład mlutki. Po odstawu pierwszego legu dawam PH, wakcynacja, każdy 0,3 mm szczepionki na każdego mlutka i potem rewakcynacja cirka po miesiącu RP. A nie mam problemu z chorobami. Za przedpokładu witaminów i tak dalej. To jest najważniejsza rzecz w tej chwili. Wszystkim hodowcom doporuczuję to, bo mam bardzo dobre skuszeności, bo znam tu szczepionkę od inżyniera Dubaja ze Słowacji i w tej chwili przed 3 latami jest już homologowana w Czeskiej Republice i na Słowacji o rok skorej i tak jest możliwe szczepiot. Mam takie skuszeności, że już i w Polsce jest możliwe zakupić tu wakcynę i doporuczuję wakcynować ten system. Pierwszy system PH, paramyxovirus, herpesvirus a adenovirus a rewakcynować
za miesiąc, 3 tygodnie, miesiąc RP, rotawirus a paramyksowirus. Jeśli chodzi o dezinfekcję golubniku, teraz w tej chwili, jak odłożę samiczki, wdowice, będę cały golubnik dezynfikować i pucować. Mam taką dezinfekcję, która nie jest agresywna. To jest bardzo ważne. Zove się chytra dezinfekcja Shirox. I to jest na woliery, na ptaków, na golębi, na kralików. I bardzo dobra dezinfekcja. Dam si rękawice gumowe tutaj i do wody. Do wody dam wody i dawam podle toho na wodę dawam tej dezinfekcję i wszystko wypucuję tu, tutaj, wszystko. Wypucuję cały golemnik. I to jest bardzo ważna rzecz. Ionizatory proti prachu, aktywne. W każdym oddziału. Poznaliśmy już system prowadzenia gołębi lotowych i zobaczyliśmy najlepsze ptaki. Dobre lotniki i sukcesy lotowe nie biorą się jednak znikąd. Podstawową sprawą jest wysokiej jakości gołębnik rozpłodowy. Jarosław opowie nam teraz o swoich gołębiach rozpłodowych, zaprezentuje nam ich gołębnik i opowie o swoich spektakularnych zakupach gołębi na zachodzie. W tej chwili jesteśmy tutaj przed golemnikiem rozpłodowych. Mam tu możliwość 30 parów. No w tej chwili mam 26 parów powszechnie importowanych golębi z Belgii, Holandii, Niemców i Austrii. Powszechnie to golębi linie Schellens, Mulemans, Van Loon, De Klak, nieco mało Kopman. A dobre golemby mam od holenderskiego hodowcu Welthuiza, to golemby długodystansowe. W przeszłych rokach sem importował pełno golemby, też bardzo dobrych szczepów. Jeśli chodzi o zakupy golemby na zachodzie, to pierwsze wyjazdy były w roku 1995. Gianzenu, Mulemansowi i tak dalsze. Potem dalsze 1997, 98 i tak dalsze. Z moim najlepszym kamaradom, który już bohužel zmarł, Antoninom Niemeczką. I potem z dalszymi hodowcami sem jeździł rok co rok na zachód do Belgii, do Holandii i po wybitnych golemnikach. Miał sem bardzo wielkie szczęście, bo sem poznajomił się z Bertu de Bruyne z Reusel, która miała bardzo wielkie znajomości i możliwości mnie dostać Gianzenu. Kilka razy sem był u Gebroda Jansen w Arendonku i powszechnie też po golemnikach wybitnych w Reusel i w okolicy Holandii a Belgii. Dalsze golębie, co importował sem, tak uvidíte potom na zdjęciach. Jak ja sem jestem gadal o Bertie de Bruyne, to jest trzeba państwu powiedzieć, że to bardzo znajoma rodzina w Holandii, w Belgii, bo ojec Bertie de Bruyne, Adrian de Bruyne, pracował z Jansenami we fabryce i brater Bertie de Bruyne, Albert de Bruyne, mieszkał niedaleko i hodował jak zmarł otec Adrian de Bruyne, tak hodował potem Adrian de Bruyne z golębiami. Na jej golębnikach było około 11 oryginalów Jansenów i z tego rozplodowali i lotowali. Jeszcze trzeba podotknąć, że siostra Bertie de Bruyne mieszkała niedaleko we Walwijk i ten jej mąż się zował Jan Daniels i ten Jan Daniels też lotował z golębiami od Bertie de Bruyne i z oryginal janzenackimi golębiami. W tej chwili jesteśmy w rozplodowym golemniku oddział boksów. Tu mam 6 boksów, tu powszechnie bardzo dobre golemby, które mnie kosztowali i puno pieniędzy, ale w tomto oddziału 19 jest mój bardzo dobry lotnik i bardzo dobra lotniczka. Jest to bokser Blanka. Bokser ma puno kilometrów i przedstawiam wam tego golębia i Blanka była jedna z najlepszych, lebo najlepsza samiczka w roku 2016 i nalotowała
5300 km za sezonu. To rozplodový golemník na długodystansowe loty, powszechnie golemby Kopman, Hermans, Veldhuis, to holandejskie. Wspaniałe ptaki i bardzo ciekawa historia ich nabywania. Przedstawiamy teraz na ekranie kilkanaście zdjęć gołębi, jakie w kilkunastoletniej karierze Jarosława przewinęły się przez jego gołębnik rozpłodowy. Po tak wspaniałej prezentacji gołębi rozpłodowych przechodzimy do gołębi młodych, by dowiedzieć się co nieco o systemie ich prowadzenia. I teraz my u golemników za mlutków. Tu mam dwa oddziały mlutków, około 35-40 siedziołek. Maksymalna kapacyta jest 80 mlutków. 40 i 40, powszechnie mam około 65-70 mlutków pro siebie do sezony lotowej. Zajímavost těch oddělů, nebo dělků, je ta, to jsem tež viděl v Belgii, tak i tak, i tak se to sklopí a oni tam jdou a to mají jak se dělko toto. A jak jsou tam všechny, tak udělám jenom tak. A teraz, jak ty bludky jdou tady, jako přes dřví jdu, jako malutké jdu tu, potom jdu tu a jak už vidím, že vyletí tu, tak sklopím to a mají sedělku tu. Tak se pucuje, všechny za jedno i jak už mlutky po věkše, dám tam misku anebo na tu stronu dám misku i tam hukaju. I tak se to dá kombinovat. Kolembě v pary parujem w pierwszym miesiącu roku, to jest po polsku pierwszy miesiąc styczeń. Rozplodowe, gadam o gołębiach rozplodowych. I tak, abych miał mlutki, miał już w trzecią miesiącu już miał na dach, przypierwione za mnie. I potem dalsze gołębie lotowe, ty parujem końcem drugiego miesiąca, to jest luty. Lutego miesiąca. No, tak. Pro siebie si niechałam około 30 mlutków z oryginalów i 40-50 mlutków z dowców. Tak, z pierwszego ligu. I wakcynuję, szczepim i tak dalej. I tu mam możliwość chodzić do tohoto oddziału, a do tego drugiego oddziału idą te mlutki z parów lotowych. Jak wyglądają treningi młodych gołębi? Pierwsze treningi lotuję miesiąc przed oddziałowymi treningami. Prywatnie trenuję. Też 5 km, 10 km, 30 km i 40 km z młotkami. Około 10 treningów prywatnych mam. I potem mamy dwa treningi oddziałowe i potem 4 lub 5 lotów oddziałowych.
A jak karmisz młode ptaki? Karmienia mam co ostane od firmy Van Robay, anebo jeszcze dawam jakieś co pokupim, na przykład od Polmax z Polska, albo jakie, nie mam to rozliczności. Czy masz problemy z chorobą adeno? Nie mam, no dlatego szczepim, tak jak sam gadał. Po odstawiu tych mlutków szczepim PH i za miesiąc szczepim RP. Ile macie lotów konkursowych tutaj w Czechach? Jak ja gadał jeszcze, mamy 4-5 lotów z mlutkami, dwa treningi z mlutkami i powszechnie golębi starych mamy 17 lotów. Teraz mamy mniej, ale roki nazad my mieli 19 i 20 lotów, aż do 1500 km, bo najcięższa droga jest za nas była Ostende, teraz to jest za mnie 1050 km i w tej chwili lotujemy tylko Brusel, to jest za mnie 956 km. 17 lotów mamy od 150 do 956 km. Jak to sami słyszeliśmy, hodowcy w Czechach nie mają łatwego zadania. Loty konkursowe są bardzo wymagające, a duże rozproszenie hodowców nie pomaga w uzyskaniu wybitnych wyników. Jednak nasz rozmówca przez lata zdobywał doświadczenie, jest nadal aktywnym hodowcą i radzi sobie doskonale. Kończąc nasz reportaż, życzymy mu kolejnych lat pełnych sukcesów hodowlanych i lotowych. Dziękujemy za ciekawe historyczne informacje i za miłe przyjęcie.